Widzę, co się zmienia. Tutaj, co się zmienia tutaj? Nie wiem. Aha, ta dokładka jakby tutaj do zderzaka. Jak to wygląda? Muszę sobie kupić ten zderzak później, bo to nam dodaje co? No niewiele nam dodaje, kosztuje 2500. To ostatnie jest fajne, z wyciągarką, ze wszystkim. No dobra, dajmy sobie to. Podwozie. Podwozie? To chyba raczej nadwozie. Ej, czy ja będę mógł tutaj... Pokrywa skrzyni ładunkowej. Czy ja będę mógł tutaj coś sobie schować później? Nie wiem. Tutaj nie ma zbyt wielu zbyt wielkiego wyboru. Stelaż lakierowany. Zostawię to standardowe, bo praktycznie nic się nie zmienia. Mogę ulepszyć trochę silnik. Dobra. Materiały wybuchowe. Bombowa stacyjka. To powinno być odblokowane, ale nie jest. O kurde, co to jest? Zbiornik paliwa, ale nie wygląda to atrakcyjnie, moi drodzy. Ja nie instaluję tego, ale wow. Robi wrażenie. Grille. No, ten wygląda chromowany spoko, chociaż wolałbym jednak ten matowy, czarny, tak? No, instaluj się. Nie jest to drogie, więc sobie po prostu kupimy pięknie. Klaksony olejemy, jakoś nie lubię tego zmieniać. Reflektory jeszcze mam zablokowane. Neony tutaj chyba nie mają miejsca tak naprawdę. Olejmy sprawę. Zapobieganie kradzieży. To mam zakupione, bo każdy zakupiony samochód w tym sklepie ma już to zamontowane standardowo. Tablice nam niepotrzebne. Lakierowanie. Właśnie. Zobaczmy sobie. Ja bym dał mat. Co wy na to? Czarny mat? Nie. Metaliczny? O proszę. Mam jakieś nowe kolory odblokowane, ale są troszeczkę drogie. Pomarańczowy? Co powiecie na pomarańczowy? Za bardzo rzuca się w oczy, no nie? Kurde, sporo mam tych nowych kolorów. Lodowa biel. Musiałbym tutaj osiągi znacznie ulepszyć. O, dajmy sobie to oliwkowa zieleń, niech będzie. Musiałbym sobie osiągi tutaj ulepszyć, no bo jednak on nie jest zbyt szybki ten wóz, ale jeszcze sobie go przetestujemy, jak się sprawuje na bezdrożach, bo to mnie najbardziej interesuje. Żeliwne srebro. A tutaj na dole dajmy sobie może kolorek. Jakiś taki ciemniejszy może od tego, czy taki sam. Nie ma. Robi wrażenie ogólnie ten samochód, powiem wam. Antracytowa czerń. Instalujemy. To nie. I dach. Co tu mamy? Niedużo tych zmian tak naprawdę. Trochę pogorszona aerodynamika będzie, chociaż w tym samochodzie aerodynamika i tak jest kiepska. Bez dwóch zdań. Możemy także ten wóz obniżyć. No ale to nie jest chyba zbyt korzystne w samochodzie offroadowym. Więc zostawimy maksymalnie podwyższonego. Skrzynię biegów mogę też tutaj ulepszyć. No i zainstalować turbo. Jeszcze nie mam odblokowanego tego. Co jest ciekawe, możemy do tego samochodu zainstalować koła sportowe. I zobaczcie. I zrobi się real gangsta. No ale to nie ma sensu. Są tutaj oczywiście też koła terenowe. I zobaczcie, jak to wygląda. Troszeczkę one wydają mi się mniejsze, węższe, wiecie? O, tutaj mamy te fabryczne zainstalowane i zobaczcie, jest tam delikatna różnica. Mnie bardziej jarają te dodatki do kół. Na przykład to, że możemy sobie dać kuloodporne koła. O, kolor kół. Możemy zrobić sobie czerwone jak sprężyny. Ognista czerwień. Dajmy taką. I dodatki do kół. Opony niestandardowe. Możemy dodać takie napisy. One fajnie wyglądają, jak koła się kręcą.
Więc zostawimy i możemy wybrać sobie typ dymu, znaczy kolor dymu spod opon. Różowy, zielony dajmy, będzie pasowało mi do samochodu. No i tutaj można wybrać jeszcze, że będą kuloodporne, że będą miały tam jakiś inny kolor dymu. No ale lekko przydymione szyby, możemy także całkowite zabarwienie. Fajnie to wygląda. No wtedy bym musiał pomalować samochód na czarno, to by w ogóle było kozacko. No i tyle. I tak wygląda mój wóz. O kurde, jaka ciężarówka. Tak wygląda mój wóz gotowy do jazdy po terenie. Oczywiście jeszcze brakuje mu mocy, ja go sobie później przerobię lepiej, ale jestem strasznie ciekawy, czy spisze się lepiej niż to, co miałem, co miałem do tej pory. Widać, że to zawieszenie tutaj, w tym aucie, chodzi zdecydowanie lepiej. Ono nie jest takie sztywne jak w tym mniejszym Jeepie, którego miałem przed chwilą. No nie? Ten samochód jest moim zdaniem bardziej stabilny. Może przez to, że jest większy, a jeśli jest większy, to ma większą wagę i to zawieszenie po prostu lepiej tutaj reaguje na te wyboje. Takie przynajmniej moje odczucie jest z jazdy nim. Na pewno trudniej jest je wywrócić, no ale jesteśmy teraz w środowisku miejskim. Pojedźmy jeszcze raz w te górzyste tereny i sprawdźmy, jak tam się spisze mój nowy samochód, o ile dojedziemy w jednym kawałku. I powiem wam, że ciekawy ten samochód jest pod tym względem, bo ma tak duży prześwit, że potrafi przejeżdżać przez samochody bardzo niskie, na przykład takie jak Lamborghini Murcielago, albo ten tutaj dziad, no niestety już zajechał za daleko, a my jedziemy tutaj na te bezdroża, więc może jak po drodze coś się trafi, to spróbuję przejechać i zobaczycie, o co mi chodzi. Fajne są ogólnie tu tutaj miejsca, bardzo strome zbocza. O, mamy tutaj jakiś wóz, spróbujmy na niego wjechać. Uwaga. Oh yeah. Tak, to jest to. To nie jest jeszcze największy samochód, jeśli chodzi o te takie wozy, które nadają się do przejeżdżania przez inne wozy, ale i tak już jest kozacki. Jest tutaj także Monster Truck. Jest w ogóle ogromna baza tych samochodów, różnych, różniastych pojazdów. Nie tylko samochodów, ale także innych pojazdów właśnie. I powiem wam, że naprawdę robi to wrażenie. Ale dobra, zobaczcie, po zboczach na razie jest ok. Zobaczmy, jak poradzi sobie na naprawdę trudnym terenie. Wow! Proszę bardzo. Też wywraca się na bok, też są problemy, ale nie jest go wywrócić tak łatwo na ten bok. Zobaczmy tutaj. Pyk. Jest lepiej. Ciekawe, jakby było w przypadku tego buggy. O, nie w tą stronę się obracałem. O, zobaczmy, co się stanie, jak zjadę tutaj. O, myślałem, że to rzeka tam na dole. A to asfalt na szczęście. Heja! Wyobraźcie sobie. Jedziecie sobie samochodem, a tu nagle ktoś spada z nieba. Innym wozem, takim wielkim. Zobaczymy, czy tu podjedzie. Oj, tu może być problem. Ale problem wcale nie polega. Nie no, troszeczkę brakuje tej przyczepności jednak. To jest praktycznie, że pionowo. Więc ciężko by było, żeby taka wielka krowa, która waży chyba ponad 3 tony, podjechała tutaj pod same skały. Ale tu już może podjechać. Yeah! Tak jest! Tamten wóz też by sobie poradził, ale tu chodzi o to, że w tym wozie zawieszenie nie jest takie sztywne i moim zdaniem dużo fajniej się jeździ po tych bezdrożach. Na tym totalnym offroadzie. Oh man! Co to w ogóle za miejsce jest? Ja pierdziu. Pięknie! O kurde! Robi się noc powoli. Aaaa! Ups, nie w tą stronę. Okej, udało się. Przez barierki przejedzie? Jasne, że tak! Pięknie! No nic, moi drodzy, samochód offroadowy, uważam ten odcinek za udany z tego względu, że no naprawdę znalazłem fajny samochód, który moim zdaniem świetnie się spisuje po takiej totalnej offroadowej jeździe. Takie wozy świetnie się nadają do ucieczki przed policją, bo policja za nami się w góry nie dostanie niestety, znaczy stety w sumie, bo możemy łatwo uciec. Także dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, pa pa.